doceniamy wszystkie postacie z Baldur's Gate 2 oraz Pillars of Eternity 1. Specjalna zasada. Jeżeli nie pamiętam nazwy postaci, to traci ona z tego powodu jedną rangę. Baldur's Gate 2 grałem jakieś 12 lat temu, a Pillars of Eternity 1 ukończyłem 5 czy 6 lat temu. Dobra, zaczynamy. Na początku jest Ari. Ari to elfka i jest niezbyt silną postacią. Jej kombinacja klas mag oraz kapłan oznacza, że ma dużo zaklęć do rzucenia, ale bardzo wolno się uczy silniejszych zaklęć. I ponadto, że jest wieloklasowością dwóch klas, które mają najmniejszą ilość punktów życia, oznacza, że ona prawie w ogóle nie ma punktów życia i zawsze ginie od kilku strzałów. A kiedy zginie, to Minsk się wkurza z tego powodu. Dodatkowo jest jeszcze fanką monogamii, więc jeżeli chcesz z nią romansować, to w podmroku, kiedy Drowka próbuje cię zgwałcić, trzeba jej powiedzieć, że jest się impotentem. Dobra, ogólnie C. Sama jej osobowość chyba nie jest zbyt ciekawa. A, coś tam mam w historii, że była wróżką czy coś takiego, ale straciła skrzydła, nieważne. Dobra, dalej, Anomen. Anomen to dosyć nudna postać. To jest taki sztampowy rycerzyk. Sztampowy, dumny rycerzyk ze szlachty, który w sumie nic ciekawego się z nim nie dzieje prawie przez całą grę. Ale jest za to dobry w statystykach. Jest wojownikiem kapłanem, ma dobre statystyki jak na wojownika i kapłana. Dzięki temu, że jest dwuklasowany, już skończył dwuklasowość z wojownika i teraz rozwija się tylko jako kapłan, oznacza, że nie jest zbytnio opóźniony pod względem zaklęć kapłańskich, które uczy się podczas gry. I zarówno jako wojownik całkiem nieźle sobie dobrze daje radę, wytrzymuje sporo ciosów, też potrafi zadać sporo obrażeń. Jako kapłan też ma dostęp do większości klas. Dam ją go A. Dobra. Następne dwie postacie, których kompletnie nie pamiętam na imień. Ten się jakoś Weiger, czy nazywał, czy jakoś tak. Tego kompletnie nie pamiętam. Który z nich jest druidem, a który z nich jest tropicielem? Tylko nie pamiętam, który. Ten jest chyba druidem zmiennokształtnym, bo taki bardziej dziki postać. A ten tropicielem... nie pamiętam. W każdym razie nikt nigdy ich nie bierze do drużyny. Dobra, dalej są postacie. One są chyba z edycji rozszerzonej. Kompletnie ich nie pamiętam, więc usunę ich wszystkich jako E. Dobra, dalej Edwin. Edwin jest czarodziejem. Jest najlepszym czarodziejem w grze. Nie dość, że ma dosyć dobre statystyki, to jeszcze ma specjalny naszyjnik, który daje mu dodatkowe zaklęcia. Czarodziejskie, czy magowe. Co prawda opis tego naszyjnika nic nie mówi o tym, że to daje dodatkowe zaklęcia, ale tak właśnie działa. Poza tym niestety ma dosyć nudny charakter. To taki stereotypowy zrzęda, który próbuje udawać, że jest zły przez to, że narzeka na wszystko. A poza tym nic się kompletnie z nim nie dzieje przez całą postać, przez całą grę. Ale ze względu na to, że jest najlepszym czarodziejem w grze, S rank. Dobra, dalej jest ten gość. Ta lista jest alfabetyczna, chyba, tak, więc imię ma coś pomiędzy E a I. Kompletnie nie pamiętam, jakieś takie ma dziwne elfickie dwuczłonowe imię. El, Tal, Kae, to nie pamiętam. W każdym razie sam też nie jest zbyt dobrą postacią, jest bardem, nie wiem czy jakimś konkretnym bardem, sztukmistrzem, czy chyba jest fechmistrzem. W każdym razie nie ma zbyt dobrych statystyk, a bard też nie jest samą niezbyt dobrą klasą. Myśliłbym go jako C, ale ponieważ nie znam jego imienia, to D. A, jeszcze, chyba można z nim romansować. Za Numenem też można romansować, jeżeli jest się babą. Dobra, teraz Imoen, nasza siostrzyczka. Jeden z lepszych czarodziei, jeżeli chce się grać stricte dobrą drużyną, nie chce się brać Edwina, żeby ciągle ci nie zrzędził. Problem z nią jest taki, że ma kilka niepotrzebnych poziomów złodzieja, które trochę ją opóźniają i które kompletnie się jej nie przydają. Ale poza tym jako czarodziej całkiem nieźle sobie daje radę. Może trochę B, bo
bo wiecie dlaczego. Dobra. Jaheira. Jaheira jest spoko postacią. Ma klasę, mają wieloklasowość wojownika oraz druida, ale tak średnio sobie daje radę w każdej z tych ról. Jako wojownik jest kompletną nogą, bo prawie nie ma w ogóle wytrzymałości i siły, więc jeżeli coś chcemy z nią zdziałać jako wojownik, to trzeba ją jej dawać proce. A jako druid, no cóż, przez wieloklasowość ma dosyć opóźniony dostęp do lepszych zaklęć, dopiero pod koniec gry dostaje te najlepsze zaklęcia, co jest dosyć sporą wadą. Ale Jaheira jest bardzo fajną postacią z charakteru. Taka kobietka z charakterem i romans z nią też jest dosyć ciekawy. Ponieważ tak, romans się zaczyna od dosyć tragicznego zdarzenia dla niej. A poza tym, tak, romans z nią też prowadzi nas przez ciekawe zakamarki świata, przez tą tajemniczą organizację harfiarzy i w sumie całkiem dosyć ciekawych wyborów prowadzi. Więc tak, dałbym Jaheirę pomiędzy A i B, niech będzie B. Dobra, Jan Jansen. Jan Jansen jako postać jest dosyć słabą postacią. I mag iluzjonista, złodziej. Tak, jedyna wieloklasowość dostępna dla gnomów z magiem to iluzjonista, złodziej. W każdym razie nie ma ani dobrych statystyk jako dla maga, ani dobrych statystyk jako złodziej. Przez to, że jest wieloklasowy, to późno uczy się dobrych zaklęć. Jego zdolności złodziejskie są przez to, że nie ma za bardzo siły i wytrzymałości, zręczności, raczej nie będziemy próbować nim sztyletować nikogo. Więc okej, no może porozbrajać zamki czy pułapki, ale poza tym to a zaklęcia to też tak nie bardzo. Ale Jan Jansen ma najfajniejszą postać, tak, charakter w grze. Jest jedną z tych postaci, przez którą tą grę się pamięta. Głównie dlatego, że potrafi dokuczyć każdej innej postaci, którą dołączymy do drużyny, więc z tego powodu S rank. Dobra, teraz ten paladyn, niestety nie pamiętam jego imienia, jakoś Karn, jakoś tak, to więc przykro mi, stracisz od razu, bo nie pamiętam twojej nazwy. Jego cecha szczególna, że głos mu podkłada Janosik, a poza tym, tak, jego klasa paladyn, to jest trochę wada. Ogólnie statystyki ma dobre, jak na paladyna wojownika, do walki wręcz, ale jego klasa to inkwizytor, więc paladyn, który nie potrafi rzucać zaklęć. Jakieś tam ma inne, jakieś tam średnio potrzebne bonusy, ale jego klasa mnie niezbyt fascynuje. Jest całkiem przydatny, jeżeli nie ma się w grze, jeżeli nie gra paladynem, ale jeżeli twoja główna postać jest paladynem, to jest kompletnie bezużyteczny. Dałbym go jako A, ale ponieważ nie pamiętałem imienia, to B. Dobra, teraz ten gość. To jest drugi najlepszy wojownik w grze, czy wojownik berserker bodajże. Jest krasnoludem, ma świetną siłę, świetną wytrzymałość i generalnie nadaje się do wszystkiego. Problem jest taki, że prawie nigdy nie grałem złą drużyną, więc nigdy go nie dołączałem do drużyny, bo on jest zły. Przez to nie pamiętam, jak ma na imię jakoś. Jakoś coś tam. Przykro mi. Normalnie byłby wylądował jako S, bo jest jednym z najlepszych postaci w grze, ale ponieważ nie pamiętam imienia, A. A! Jeszcze jedno o nim pamiętam. Jak się ma Wiskonię w drużynie, to ona każe mu się ustawiać pod wiatr, kiedy jest w pobliżu jej. Dobra. Ta gościuwa, nie pamiętam, kto to jest, jak ma na imię. To jest niziołek wojownik, ma słabe statystyki i do niczego się nie nadaje. Dobra, teraz Minsk. Minsk i Bu. Minsk i Bu, tak, to ciekawy przypadek. To jest jedna z tych postaci, która kompletnie sprzedaje grę. Ludzie kojarzą Minska nawet, jeżeli nie grali, nawet jeżeli słabo kojarzą cokolwiek temat z Baldur's Gate, to na pewno kojarzą Minska. Sam jako postać jest okej, ma całkiem dobrą siłę, niby kondycję i zręczność też ma całkiem spoko, ale jakoś
Jakoś tak się trafia, że zawsze jak go mam w drużynę, to i tak ginie co walkę, mimo iż teoretycznie ma dobre statystyki. Co do klasy, w sumie jest trochę dziwne, bo on niby jest takim berserkerem, wojownikiem, ale klasę ma łowcy z jakiegoś powodu, bo to chyba bardziej tak lorowe sprawy z jedynki wywodzące się, że był łowcą czy coś takiego. W każdym razie, ogólnie jako postać jest pomiędzy A i B, ale ponieważ to jest postać, którą wszyscy znają, S. A jeszcze, jeżeli dodatkowo macie Jana i Mińska razem w drużynie, to ich trzeba by awansować na S+. Dobra, ta gościuwa. Ona chyba się jakoś Nali jakoś nazywała. Kompletnie nie wiem, jaką ona miała klasę. Jakoś chyba czarującą, czy nie wiem, czy mag, czy czarowniczka, czy jakiś kapłan, czy... Kompletnie nie kojarzę gościuwy, a statystyki też ma jakieś słabe. Nikt jej nigdy nie bierze do drużyny. D. Dobra, Sarewok. Sarewok jest najlepszym wojownikiem w grze. Normalnie bym go umieścił z tego powodu jako S, ale ponieważ nie ma go w podstawowej grze, więc jest tylko przez połowę gry w dodatku, więc to trzeba przez połowę przeciąć. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. C. Z tego powodu. Dobra, Wiskonia? Chyba tak się nazywa. Przykro mi. Nigdy nie miałam jej w drużynie, ale to jest najlepsza kapłanka w grze. Jako chyba jeden z nielicznych kapłanów nie ma wieloklasowości, więc najszybciej się uczy dobrych zaklęć. A poza tym ma dobrą zręczność i dobrą mądrość. No, problem jest z nią taki, że jest zła. Przy czym nie ma problemu chyba z poligamią. Nie pamiętam jej imienia. Wiskonia to chyba zgooglowałem. Więc normalnie była bez, ale z tego powodu A. Dobra. To? Ciebie zostawimy później. Dobra. Ty. Niestety ciebie też jeszcze nie pamiętam. Jakie miałeś imienie? Jakoś Yoshimo? Yomushu? Jakoś tak, na Josie zaczynające. Zresztą widać, że to jest taka jakaś postać Azjata. To jest złodziej. Ma dobre statystyki. Jest dostępny od początku gry i do końca gry jest, więc byłby S, ale ponieważ nie pamiętam do końca imienia A. Dobra, ten to jest Niedźwiedź. Nie wiem, kim jest Niedźwiedź. To jest chyba kolejna postać z dodatków, ale weźmy to, że to jest nasza postać. Ponieważ ocenimy teraz, jak bardzo ciekawa jest nasza postać w tej grze. No cóż, mamy dosyć ciekawą historię, która dodatkowo jeszcze wiąże się z poprzednią częścią gry, bardzo, bardzo ciekawą. No i też sama historia postaci też ma jakoś wpływ. Główni źli są bardzo związani z tobą i jakby główny wątek jest bardzo blisko ciebie, który się odbywa, więc też mam takie bardzo... Jak gra się w Baldur's Gate, ma się takie bardzo, jakby to ująć, osobiste wrażenie, że to rzeczywiście dotyka ciebie bezpośrednio, to co się dzieje w tej grze. Więc ja bym ogólnie polecił jako postać mniej więcej A. Jednak to, co można zrobić z postacią i zawrzeć jakieś związki z innymi postaciami, to jednak ma jakoś wpływ na to, jakby... Nie czujesz, że grasz jakby bezosobowym, tylko konstruktem. Dobra, to był mój tier list Baldur's Gate. Przejdźmy teraz do Pillars of Eternity. Dobra, przy okazji, połowa z tych postaci jest chyba z dwójki, więc ich nie będę oceniał. Więc tak, zacznijmy może od tych, co najbardziej pamiętam. Ten gość... To jest taki wojownik, ma całkiem fajną fajkę w dodatku i no, całkiem spoko gość, taki trochę cyniczny, ale nie pamiętam, jak miał na imię. Normalnie ustawiłbym go jako Good, no, czyli B, A, ale ponieważ nie pamiętam imienia, to będzie OK. Dobra, ty. To jest taki elf czarodziej. On też dobrą robotę robi swoimi czarami. W tej pierwszej wiosce się go spotyka, ale co tam z nim było?
Chyba, że też ma duszę ukradzioną, czy coś takiego. A, on coś tam szalał. Kurde, nie pamiętam. Dobra. B. Ty, pani, to jest chyba jakiś ptak, wojownik. I on się chyba w tym mieście spotyka. Kompletnie nie pamiętam, co z nią było. Bad. Dobra, ty gościu, o, pamiętam, ty chyba byłeś niezłomny, czy coś takiego, bo ty nie miałeś imienia, tylko jakiś taki przymiotnik za imię, więc przyjmę, że pamiętam, że byłeś niezłomny. Okej, jako postać to jesteś kapłanem. No, okej, dobra, czary rzucasz i masz odpędzanie nieumarłych i co jeszcze? Przez całą grę nie pamiętam ani jednej twojej kwestii. Pamiętam, że jak cię spotykamy, to jakieś głupoty gadasz i potem głupoty gadasz przez resztę gry. Nic więcej nie pamiętam. Z tej powody lądujesz tutaj jako B. Dobra, ta pani... imię miała coś z matką. Jakieś miała backstory, że chyba jej dzieci porwano i zabito, coś takiego. Czy że straciła dziecko przez tą klątwę. Nie pamiętam. Jedyne, co z niej pamiętam z tej postaci, to to, że miała bardzo rozbudowane backstory, ale potem, jak tworzyli grę, to postanowili większość tego wyciąć, bo nie nadawało się mechanicznie. Lądujesz tutaj. Dobra, ty chyba byłeś jakimś złodziejem, co? Nie pamiętam, gdzie cię spotkaliśmy i co z tobą było. Lądujesz tutaj jako C. Ty byłeś jako bardem, pamiętam, nie pamiętam twojej nazwy, jako rasę masz coś takiego orko podobnego. Z tego co, z tej postaci pamiętam tylko tyle, że była nam potrzebna podczas walki ze smokiem, ale nie pamiętam już do czego. Więc wylądowałbyś tutaj, ale nie pamiętam twojego imienia, tutaj. Dobra, to jest Orianna z League of Legends. Niech będzie okej. Kto tu jeszcze? To jest chyba jakaś barbarzyńca pani. Nie pamiętam, gdzie się ją spotykała, nigdzie. Niech będzie, że będziesz B. Dobra, tutaj jest taka łowczyni. Ją się chyba gdzieś w lesie spotykało. Co z nią było? Kurczę, nie pamiętam, chyba jakąś misję z nią tam trzeba było zrobić, żeby jakąś... nie pamiętam. Tutaj wylądujesz. O, tego mnicha pamiętam. Pamiętam, że go spotykamy w beczce z rybami w dodatku. I tyle. Ale też nie pamiętam, jak ma na imię. To tutaj. Dobra. To może tak jak w poprzedniej grze, oceńmy też postać gracza. Nie wiem, powiedzmy, że ty będziesz postacią gracza. Co postać gracza robi? Nie wiem, na początku giną nam jakieś... naszych dwóch towarzyszy nam ginie. Tych dwóch towarzyszy mi jeszcze jako tutaj, jako E, bo kompletnie nic z nich mi nie pamiętam. I potem chyba ktoś nam chce duszę zabrać i przez całą grę jakieś wizje mamy. I potem z jakimiś bogami walczymy. Nie pamiętam nic więcej. Postać gracza umieszczę jako D. Dobra, to tyle. To był mój bardzo profesjonalny tier postaci z Baldur's Gate oraz z Pillars of Eternity. Przy okazji w tle zrobiłem remix. Wziąłem jedną ścieżkę z Baldur's Gate i jedną bardzo podobną ścieżkę z Pillars of Eternity i ją wymiksowałem, że naprzemiennie gra kawałek z Baldura, a naprzemiennie z Pillars of Eternity. Który kawałek należy do której gry? To zagadka dla was. Do usłyszenia. Cześć.